Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, a oto i trzeci epizod Lords of the Fallen. Dzisiaj będziemy zwiedzać ogólnie mury klasztorne, jednak zanim się za to zbierzemy, niestety jestem zmuszony już, no wiecie, aktywować sobie chociaż po raz pierwszy punkt zapisu, czy tam w sumie zapisu butelkowy, nie wiem jak go nazwać, ogólnie żeby odnowić sobie życie i butelki leczyńcze. Powiem szczerze, nie chciałbym tego, no ale jak mówiłem, jestem zmuszony. No i właśnie rozwój postaci. Ciągle będą o tym marudzić. Teraz muszę niestety i... Dobra, fajnie, fajnie. Tłumaczę wszystko, ale to mi nie jest akurat potrzebne, bo takie rzeczy pamiętam. Dobra! No, długo będzie coś jeszcze robione, czy nie? Aha, w ten sposób. Dobra. Bo w sumie nie wiem, co mam prezentować sobą. Mam ogólnie informacje o naszej postaci. Wszelkie rodzaje magii. Na razie mam dostęp tylko do tego. Jak widzicie, możemy ulepszać sobie różne zdolności, czy używać kolejnych, ale... Ja powiem szczerze, nie jestem jakimś wielkim fanem korzystania z tej magii. Tak... Wiem, że na pewno... Będzie to konieczne wcześniej czy później, dlatego też mamy 5000. Więc pozwólcie, że chociaż tam, powiedzmy, na otępienie wydam expów, żeby właśnie pozyskać tą zdolność. Będzie przydatna moim zdaniem. No, resztę magii później, może kiedyś. Dzień dobry, jeszcze modlitwę ulepszę. Szkoda mi trochę, ale no, z modlitwy będę korzystał często, znając mnie, żeby odwracać uwagę bossów czy innych oponentów, więc... No i nawet warto byłoby szybko na trójkę dać. Resztę inwestujemy w atrybuty. Zobaczymy, na ile mi w ogóle będzie starczy. Dobra. 4 punkty atrybutów. W takim wypadku trzeba je teraz trochę jak rozdzielić. Czym na pewno musiałbym... No dobra, może nawet nie tyle, co bym musiał, co... punktów. A, jakiś tak niestandardowy jest przyrost z tego, co widzę. A nie, dobra, mniejsza, to już się trochę gubię z tym wszystkim. Ale dobra, ogólnie właśnie zainwestowałbym na razie, powiedzmy, wytrzymałość, żeby mieć lepsze statystyki. A jeśli chodzi o jakieś rzeczy typu zwinność, szczęście, czy jakieś inne rzeczy, no, jeszcze nie teraz. Na razie po prostu potrzebuję większego paska machania, że tak nazwę. No, więc jesteśmy, rozwinęliśmy, przy okazji używamy. Niestety zrestował nam to licznik i przy okazji, dla tych, którzy jeszcze tego nie zauważyli, mamy dostęp tylko do 3 butelek. Głównie dlatego, że tamtemu mnichowi wtedy podarowaliśmy jedną. I to nie na zasadzie tak, że proszę napij się, tylko na zasadzie weź tą butelkę i jeszcze się może kiedyś przyda. No, więc idziemy. Północny mur. Miejsce, które jeszcze jako tako nie jest wielkim problemem. Ale to, co się za nim czai, już może być bardzo problematyczne. Dobra. Okay. Zobaczymy, jak się w ogóle to sprawdzi ponownie w walce z tymi oponentami. Dobra, w miarę dobrze, chociaż dalej preferuję trzymać to w jednej ręce. O, kolejna skrzynia, którą normalnie otwiera zamiast kopniakiem. Dymetria. Kolejny ciężki zestaw tym razem. Jeszcze bardziej masywny, nie? Zostaje przy kapłanie. Tylko póki co dziękuję za tarczkę, nie będzie mi potrzebna. Zresztą rada mam tak, że będziemy coś innego, co neguje moje używanie tarczy prawie do zera. Ale w sumie może nie powinienem wyprzedzać faktów. Dobra, pokazuj ta. Na co cię stać. I raz, dwa. Mógł nawet więcej tego zrobić. Ale no. Ja. Jak robię trzeci cios, to już właśnie się kończy to w ten sposób.
Nie zmienia to jednak faktu, że jesteśmy właśnie w tym miejscu, w którym chciałem być. Jednak zanim coś, to pozwólcie, że zobaczysz sterowanie w ogóle, którym się zmieniało, że tak nazwę, zaklęcie. Bo w sumie już nie pamiętam nawet. Zmiana broni w lewej ręce? Co? Dobra, nie wiem, co. Zmiana mikstury, zmiana rękawicy. Właśnie to jest rękawica, to będzie to coś. Okej, czyli X-em się zmienia zaklęcia, no tak. Wielkie można zmieniać miksturki. Tutaj mamy zaklęcia zmienione, ale na razie i tak nie używamy. I w sumie tu jest miejsce. No, właśnie z tym czymś, o czym mówiłem. Czyli samą sobą. Trzeba sobie to, co nawet sterowanie pokazało. Rękawica. Krótkie wprowadzenie do tego, co w ogóle jest. Zapiekielny artefakt. Piu. Rękawica to wyjątkowa broń, wykorzystuje magiczną energię do różnych ataków dystansowych. Różne tryby ostrzału. I runy na rękawicy. Warto sprawdzić działanie, ale... Nie będę ukrywał, nawet nie wiem, jak zdobyć runy. Okej, okay. Rękawica. Czym się używa? Żeby Q? Tak. Więc mamy strzał. Ach, nie ten przycisk znowu. Mamy. Okej, okay, takie shotguna podobne, ale na krótki dystans. Znowu źle klikam. I mamy coś, co nie mogę użyć. No, i swoją drogą byliśmy tam niedaleko tego, tej bramy. W ostatnim odcinku. Dlatego też polazłem do końca, bo w sumie. No, nie wnieślibyśmy tutaj. No dobra, po części byśmy wleźli, ale nie jeszcze tutaj. No i o właśnie, tu byliśmy ostatnio. Dobra, zobaczymy teraz tylko ostatni tryb rękawicy. Okej, okay, osobiście preferuję chyba podstawowe uderzenie najbardziej. Oj. Radgarski skrytobójca. No tak. Oj. Okej, okay. Nawet nie zwróciłem uwagi na to, że udało się zrobić kontrę. Dobra, mniejsza z tym. Notatka. Ninth night on watch. How could the Rokar get inside the sacred walls of Keystone? They appeared out of nowhere. The graveyard is swarming with them. I need to alert the others. Dobra. Zaraz będziemy musieli sprawdzić też działanie rękawicy w bitwie. Ale póki co mam tu skrzynkę, która wymaga runy do otworzenia. Więc tak, żeby właśnie otwierać niektóre skrzynki, trzeba płacić małymi runami. Na szczęście małymi. Mamy okiełznane żywioły. Prawie kompletną zbroję, ale nie kompletną niestety. Co? Okej. Czy są jakieś notatki? Nie wiem, jak ja to znalazłem, co, jak, w jaki sposób. Ale dobra, zobaczmy, co to są za okiełznane żywioły. Cięższe niż to, co miałem. I ma jakieś puste gniazdo. Na razie zostaniemy przy tym wszystkim. Dobra, odwiedziny domowników zaliczone. A teraz idziemy zwiedzać dalej w sumie. Super. Drzwi zamknięte. No, więc wracając. Okiełznane żywioły wydaje się, że będą mocniejsze. Ale niestety cięższe, na razie nie chcę bardzo w ciężkość iść. I jesteśmy gdzie... Czyżbyśmy się cofnęli? Tak właściwie tak, trochę wycofaliśmy. No w sumie to logiczne. Dobra, mniejsza z tym. Idziemy. I obrażenia nie będę ukrywał, nawet. Ej, tam jeszcze we mnie strzelają. No przez to, że przed tym strzałem nie da się uchronić prawie.
Oj, napsułem. Pewnie jest jakiś sposób na to, jak sobie z tym radzić, ale oczywiście ja go nie znam. Drogą, co to jest? Jakiś znaczek. Chyba związany z tym, co ten mnich ostatnio kazał. A przecież mam tutaj audiolog. My research is over. I dare to claim that this gauntlet does only one thing, but it does it rather well. It eats hatred like a hungry lion and spits it out like a dragon spits fire. Its bearer can wield it like a horrible weapon, but his soul must not be pure. A shattered soul will make the most out of this device. Okay. Czyli mamy wpis na naszej rękawiczki, że tylko spełniona dusza może z niej korzystać, czyli grzesznik. Mówiąc prostszym językiem. Lecimy mówiąc, nasz główny bohater, czyli Harken. Dobra. W takim wypadku powinniśmy się chyba cieszyć, że zdobyliśmy tą rękawicę. Jeśli się nie mylę, nie długo czeka nas tutaj spotkanie z dosyć ciężkim oponentem. Ja coś tam tutaj. Ale zobaczymy, jak zadziała piłeczka, tak czy siak. Okej. Okay. Ja spodziewałem się więcej, chociaż... Ja dobra. Po prostu na niego tak to działa. Bo on jest wytrzymały i w ogóle. Swoją drogą, z tego co się orientuję, samo w sobie działanie rękawicy skaluje się z wiarą, więc... Gdybyśmy pójść skorzystali z wiary, to byłoby dosyć dobrze. W ogóle jakiś okruch odporności na magię. Nie wiem, jak to działa. Nowy młot. I chyba udało się skompletować te całe z żywiołami. Okruch odporności na magię. Okej. Okay. Zobaczę w ogóle, czy dobrze widziałem, że skompletowaliśmy okiełznane żywioły. Patrzcie. To jest chyba mocniejsze, ale lżejsze nawet. Tak, zobaczmy. No, lżejsze, jak nic, lepsze. Zdecydowanie lżejsze. Dobra, w takim razie bierzemy. A tutaj niestety maska jest trochę, powiedzmy, cięższa, ale może być. Rękawica okiełznanych żywiołów jest cięższa, ale lepsza. Czemu w sobie rękawica ogólnie. Nie będzie tak samo. Jesteśmy teraz w strefie szarej. Nie wiem, co to oznacza. Ale powiem szczerze, zbrojka fajna. Jak to będzie na strefie zielonej znowu, to wtedy może się przebierzemy. Póki co wracam do kapłana. No i w sumie maska niby jest... Znaczy nie zmerska, tylko zbrojka. Jest niby lżejsza jednak... Czy nie wiem... dobra. A, okej. Okay. Czyli musi mieć to ubrane, żeby być w strefie zielonej. Pełnoprawne przewroty nareszcie, jakieś takie lekkie. Wiecie co, nie, no to już zbrojka mnie kupiła. Patrzę tutaj. Po ziemi. Solidnie, bo nie jest źle. Ale no jednak. Bieramy to, jesteśmy w strefie zielonej. No i patrzcie na to. Dwa różne światy. Dobra. W takim razie będziemy chyba nosić w tej. Będziemy chodzić w tym pancerzu na dłużej nawet. Warto było. No ale jeszcze właśnie zanim coś, to muszę zobaczyć tego młota. Nazwie ból. Skaluje z wiarą już. Ale patrzcie. Waży tyle samo. Ma trochę mniej energii, ale jest równocześnie trochę wolniejsze. Jednak bije znacznie więcej. Zobaczmy. Dobra. Jako, że jeszcze nie zdecydowałem, pod co będę grał. A zacząłem jako kapłan, który ma no w miarę przyzwoitą wiarę, no to co ja będę brał jakieś inne rzeczy? Bierzemy młotek. I've found traces of a Rogar lord that was once known for his preoccupation with the physical form, and his shield being no less than a weaponry masterpiece. That's most peculiar, as I would never have suspected Rogar to care for it. No wonder he had the most dedicated followers in all the battles he commanded. Potem znaleźliśmy też jakiś krótki mieczyk, zabójcza tajemnic... Topór rzeźnik? To co? Skąd ja mam ten toporek? Okej. Okay. Fajne nawet animacje, nie będę ukrywał. Wręcz nie moim zdaniem mogły być lepsze.
Nie, ale serio? Wow, mamy jakiś toporek, jeszcze jakiś miecz o nazwie Zabójcza Tajemnica. Mhm. Okej. Jest fajne. Takie trochę śmieszne, ale bardzo szybkie. I mamy dwa. Zobaczmy. Fajne, ale nie do postaci, którą tutaj tworzę. Dobra. I toporek jednak tam wtedy dostaliśmy. Mhm. Fajnie. Ale no, nawet w moment te broń mi bardziej kupiły. I idziemy z tym, inaczej mówiąc. Dobra. Właśnie, jeszcze chciałem iść dalej, a w sumie jest coś, czy w sumie iść dalej, a się zamieść do tego krucha, przecież tu jest jeszcze jakieś przejście. To było też to, o czym myślałem dokładnie. Powiem wam szczerze, pamiętałem to spotkanie jako okropne. Bo ten wróg, pamiętam, że był wręcz trudny do powstrzymania, aż za bardzo. Zresztą widać, że jest wytrzymały i w ogóle. No i jakieś jaja składa. Więc... Ta? Użyłem otępienia, właśnie aktywowała się modlitwa. Chyba, że to było otępienie i ja już po prostu jestem aż taki głupi, że nie potrafię rozpoznać i odróżnić jednego od drugiego. Dobra, mniejsza z tym. Potęga tego wroga już się pokazuje. No i właśnie, jeszcze chyba miałem rację co do tego, że to są jego jaja jakieś. Więc pozwólcie, że zarządzę taktyczny odwrót. Przejdziemy tu kiedy indziej, rozumiecie. Mam ważniejsze sprawy niż umieranie przy jakimś pajączku. Okej. Tak więc zobaczmy co to za kamień. I w sumie nie będę ukrywał, użyję go. A no co, zapomniałem spotkanie z nią. Zrzuć go, nie zrzucaj go. Ciekawe sprawa. Nie pamiętam tej scenki. Besides, not only did they steal my family valuables, but they've hidden the pathway. Do klasztor, kobietom wstęp zabroniony. This is a monastery. No women allowed. Nie, muszę to po prostu wziąć na mnie tłukę. I tak będzie się na tytuł. Kobietom wstęp zabroniony. Let's both keep our secrets. Dobra. The pathway. A door to places otherwise unreachable. Places that hold secrets, and secrets hold power. I was on my way there when the Rogar appeared out of nowhere. Why are you so sure it's still here? It's in the Book of Lineage, and the book does not lie. Dobra. You sure those friars stole from you? I've always taken them for bookworms, not lifters. Don't be a fool. The men in here are just as twisted and corrupt as the people outside. I bet Antanas, this savior, allows it. They've bled the villagers dry over the years. They think people forget that the truth gets buried with the bodies they helped create. But they're wrong. I know what they did. No bra. I must go. Suit yourself. No więc okej. Ciekawa sprawa, na pewno nie pamiętałem. Ale okej, używamy. Teraz muszę uspokoić kota. Dajcie chwilę. Dobra, a zwierzak uspokojonym, ale niestety się wytrąciłem na tyle, że w sumie już nawet nie pamiętam co chciałem. Tego co widzę wrogów to nie odnawia, więc w sumie fajnie. Zostały do pokonania tylko pająk. I jego dzieciaki. No jasne. I
Ukrywam chyba lepszym wyborem, bo chcę coś szybkiego. Więc do tego, co mam tutaj. Ale dobra. I już widzę, że w sumie... No i śmierć. A chciałem powiedzieć, że w sumie... Ta kulka bardziej ogłusza niż atakuje. No cóż. W takim wypadku nawet nie będę czekał. Ile mamy tam? A, 900, co nie, to nie będę aż tak się starał. Dla 900. Gdyby tam było tylko więcej, to jeszcze może, ale... to dziwne. Jakoś mało obie tam naciuga. Pogodę z tym, co tam było na kiju. No dobra, ten gość musiał być po prostu wytrzymał. Powinienem już kończyć swoją przygodę pomału. No ale nie będę ukrywał. Ze względu na to, że ten pająk mnie incestwił i w ogóle, to... Chcę się zemścić po prostu, rozumiecie? Więc... no. A, czyli to też coś takiego gościa. Po prostu spowalnia działanie potwora. Dobra. Zanim coś, to trzeba tym się zająć. A teraz jak już się zająłem, to... zrobię jedno, co mogę, czyli... zajmę się w sumie... odwracaniem uwagi tego potwora. Plus może wezmę rękawiczne na wsparcie. Nie ukrywam, jej pociski nie są może najwytężniejsze, ale patrzcie. Jeśli się mądrze tylko podejdzie, to jeszcze jest nadzieja. A, szkoda tylko, że ten mnożnik, nawet jeśli był niewielki, straciłem. Mógłbym dostać za nią jeszcze więcej. No ale dobra, udało się. Zatem też nie pokazuje też to, że ta maczuga jest jednak potężna. Dobra. A mniejsza, to zobaczmy, co my tu mamy. Bolec, który jest wielkim młotem. Tyle. Okej. Okay. Dobra, mam jeszcze zejście gdzieś niżej i jakieś drzwi. W takim wypadku zacznijmy od drzwi. To też prowadzą jeszcze niżej. Jeszcze jakiegoś większego dziadostwa czy coś. W sumie z nimi lepiej się... po prostu nie patyczkować osobiście, tylko wziąć rękawice i się bawić. Jom, okej. Dobra. Jest dobrze. Jakoś sobie poradzimy. Jest tylko pytanie, dokąd prowadzą? A, drzwi zamknięte. Super. Ej, cóż. Liczyłem na to, że coś więcej może odkryjemy, ale nie, oczywiście. Nie zmienia faktu, że i tak jest dobrze. A tu coś jest, jeśli się dobrze spadnie. Czy co? Aż bym wziął i sprawdził. Okej, okay. Tarczę można podnieść podczas sprintu. A, mówiłem, trzeba mieć jakiś inny sposób. A ja niestety nie mogę tą moją tarczą, więc wiecie, no nawet nie będę się w to bawił. Dopóki nie znajdę jakiejś, którą się da, chyba że po prostu nie potrafię. Ale mniejsza z tym. Dobra, kolejna runa. Drzwi zamknięte. Ta gra mnie po prostu nie lubi dzisiaj. Powiem wam to naprawdę z czystym sumieniem. Premedytacją w ogóle. Ta gra najprościej w świecie mnie nie lubi. Ale dobra, mniejsza o to. Tak, zapomniałem, że to wszystko odżyło. Dobra. W takim też wypadku, no cóż. Jedne, co mi w sumie pozostało, to teraz spróbować dobrze spaść. O, w ogóle tutaj coś leży. Okej, okruch energetyczny. Tylko w sumie to pojęcie dobrze spaść jest takie dosyć... blędne.
Nie wiem, czy mi się uda. Ale dobra. Na potrzeby odkrywania znajdźków zrobię to. I co my tu mamy? Ludzie do wieży. Okej. Okej. Czyli teraz możemy otworzyć jakieś drzwi. Tylko bym wam szczerze nie wiem, które. Tutaj? Okej, dobra, trafiliśmy. A za nimi wiedza. The fires on the horizon have burnt out. An all-encompassing silence has fallen. Maybe the Rogar have retreated. I hope the villagers can return to their homes soon. Okej. Więc są takie wpisy fabularne. Chociaż no nie ukrywam. Zdarzenie mamy komplet. Nie mamy jednego na temat Rogarów. Mamy szóstą noc, dziewiątą noc. Z dawnych opowieści mamy tylko trzech herosów, a widać tutaj to będzie tylko sporo. Ponure miejsca mamy jedno. U. I gra mi wykrzeczyła. Nieznanych mi powodów. Dobra, pora zobaczyć, co tam tak właściwie mogło to spowodować. No tak czy jak już odcinka powinienem kończyć. Jedno co tak naprawdę mogę teraz jeszcze powiedzieć, to tylko tyle, że no. W następnym odcinku będziemy mierzyć się z kolejnym bossem. Pozwiedzam do końca tę lokację, na ile oczywiście ona sama w sobie pozwoli. I to będzie tyle, ale najpierw muszę zobaczyć, jak dużo utraciłem postępu. I dobra. Gra znowu działa, jak widzicie. Co? Okej, uruchomiło się w okienku. Z nieznanych mi przyczyn. Głowy bez obramowania. Dobra, pełen ekran. Może w ten sposób przynajmniej nie będzie już crashować. Kontynuuj. Tak. I miejmy nadzieję, że dużo nie utraciliśmy. Bo jeśli tak, to się trochę zdenerwuję. Dobrze. I uwaga, uwaga. Ta cała bitwa z pająkiem jeszcze raz. A wiecie co, ja wam dziękuję. To było na tyle w tym odcinku. Ja, pająka i wszystkie te inne elementy powtórzę. No i póki co, trzymajcie się. Ej, ej.